Elo mordeczki, mam takiego ziomka, co robi gry na telefon, no i zrobił takie w poszukiwaniu browaru. No i to jest taka gra, tu się przesuwa te kwadraciki, no i tam są różne do wyboru, czapeczka, moja morda, cycki, no... O, no i to tak trzeba zamieniać, żeby spadało i rozbijało się najwięcej. Gra oczywiście za darmoche, mi się podoba, ściągajcie gierkę, instalujcie, z fartem mordeczki. Trzech nierozłącznych kupi, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Space on, mięśnie, Wojtas, prawo jazdy and polonez, falo, mózg. Jeszcze tylko podkleimy. O, i gotowy. Panie Wiesiu, ale to jutro zacznie przeciekać. No tak. No to czemu to tak? A bo ja to zwykłą taśmą skleiłem. 30 zł. Ile? Wie panika co? Ja to nawet dokładam do tego interesu, ale robię, bo mam miękkie serce i lubię ludziom pomagać. No, 30 zeta. O, dziękuję. No ale ja dałem 50. A, to jak jutro pewnie trzeba będzie poprawiać, to wtedy już wezmę tylko dychę. Cześć! Hydraulik 5 dych, solarium 5 dych, na Justinka to już nawet nie liczę ile idzie, a alimenty marne. Skąd na to wszystko brać? Zmajstrować drugiego bachora. Tu nie dość, że podwójne alimenty, to jeszcze 500 plus wpadnie. 500 plus? A gdyby tak... Raz, dwie, trzy... Kiedy raz, dwa, trzy, trochę bida. Trzy lane dziki! O, siema Wojtas, masz może pożyczyć te dwie blachy, bo na te alimenty dla solaristu prawie całe hejsy wydałem. A od kiedy my się kolegujemy, żebym ci siano pożyczał? I to jeszcze tyle. Jak nie chcesz pożyczyć, to mogę cię zaraz skroić, raz, dwa, trzy. Spróbuj szczęścia. Space on będzie tu w 3 sekundy. Tyle mi wystarczy. Jakiś problem? Nie twój interes, raz, dwa, trzy. Dziki, proszę. Dobra, Space, no olej go, pomóż mi z tymi kuflami lepiej do stolika zanieść. No. No nic, do tego. Anusa wpuszczę, tylko w kuflu poruszę. 3 złote. To jak, łysa? Decydujesz się czy nie? Taka okazja więcej ci się nie trafi. Jaka okazja? No wiesz, ja tam na brak duperek nie narzekam. To jak dzisiaj wybrałem ciebie, to powinnaś się cieszyć zamiast się zastanawiać. Idziesz ze mną do tej kabiny czy nie? Nie, nie mam czasu. Piwo muszę dopić. Malu, chodź, kupiłem. Co, Alice? Halo? No jestem. I co? Myślałam, że jesteś na mnie wkurwiona, bo jestem. Zwabiłaś mnie tu, żeby mi wpierdzielić bez świadków. Kusząca propozycja, ale nie tym razem. No jak? Przecież rozwiodłaś się przeze mnie, bo zaciągnęłam ci ślaka do łóżka. Zaciągnęłaś go i zrobisz to drugi raz. Wtedy zgoda. Co, Alice? No co się szwirujesz? Zoba, wszystko sobie dokładnie policzyłam. Jakby miała jeszcze jedno dziecko, to pa. 300 PLN-ów alimenty za Justina, następne 300 za drugie. I dodatkowo 500 plus. Razem wychodzi 1200 zeta. Za nic! Jestem ustawiona do końca życia. No dobra, ale co? Chcesz, żebym ci zrobiła dziecko? Coś w tym stylu. Podobno minus i minus dają plus, więc za chwilę będzie tu pięknie pachniało. O matko, jaki smród! Wojtas, chyba byłeś kiepski z matmy. Nie tylko z matmy. Ja tam nic nie czuję. Łysa pisze. Do mnie też. I do mnie. Melanż u mnie na chacie. Dzisiaj będzie chlanie i chętne laski. Wpadaj. Ty do mnie to samo napisała. To co, wpadamy? Jak śliwka w przysłowiowy gówno. Zajebisty melanż, łysa. No i dzięki za browary. Spok! No, tylko gdzie są te chętne świnie? A ja to co, chnuś? No niby nie, no ale 4 na 1 to trochę za dużo. Nawet 2 kolesi i 1 laska to jak dla mnie przesada. Na pornoskach tak jest i to zawsze. 2 facetów i 1 baba. No i na przykład babka robi Francuza na zmianę,
Łamamy, myk, myk, myk jednemu, ciach, ciach, ciach drugiemu. To jeszcze bym przeżył, zamknąłbym oczy, żebym kolesia nie widzieć i jakoś by poszło. Ale lasce nagle coś odpierdala i robi coś takiego. Tak zwany kiełbasiany młyn. Widziałem parę razy. Oczy wiks na filmie. Posłyszysz, tak? Może pójdziemy do sypialni? No może. A masz gumy? Rezwę ci? Nie, bo nic. Chodź. No chodź, chodź. Co tak się czaisz? A twoi starzy nie wrócą? Nie wrócą. Ojciec ma nockę, a matka u babki chore siedzi. No dawaj. A może by tak zapalić światło? Nie, czekaj. Przygotowałam coś ekstra. Zostań tu na chwilę. Co ty świrujesz, łysa? Nie, czekaj! Już! Łysa, raz, dwa, trzy. Może i nie jesteś najpiękniejsza. Nawet ze średnia to za bardzo mnie można powiedzieć. Ale nie musiałaś gasić światła. Ja tam wybredny nie jestem. O, przytyłaś trochę, nie? No nie gadaj tyle, tylko zabierasz się do roboty. No to tyle, uważaj. Rachu ciachu i po strachu, nie? Może zapalisz już światło, co? Bo nie mogę ślugów znaleźć. Elo, ci ślak! Elo? Solaris? Co ty tu robisz? No niby trochę wypiłem. No ale wydawało mi się, że posuwam łysą raz, dwa, trzy. Posuwać? To ty będziesz teraz do roboty, żeby na podwójne alimenty zarobić. No jak? Przecież było w gumie. Jesteś pewien?